zrobić bójkę, tak? Ja sprawić, by ty nie pożałować. No nie, no kurde, typ jest dobry. Równiaka, podobno ma nową dziewczynę. O, widzę, że tutaj, kurde, muszę teraz uciekać przed tymi przygłupami, bo ich będzie chyba całkiem sporo, co nie? O, przy okazji sobie orby zebraliśmy, bardzo fajnie. 42 już mamy, kurde, to sporo całkiem. Ja tylko chcę przypomnieć, że tyle orbów... dobra, pysk trzymaj krótko, zjebie, bo ja tutaj teraz chcę coś powiedzieć. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że w Jacku 2 i 3 nie mieliśmy tak łatwej dostępności do precursor orbów. Więc... no cóż... to tylko oznacza tyle, że ta gra jest bardzo mocno zbliżona do Jacka 1. Co prawda orby nie są tutaj jakimś głównym sidequestem do zbierania, albo po prostu głównym... Dora, mordę zamknij, kurde, krzywuj się. Ja teraz tutaj gadam, a ty mi kurwa w zdanie wchodzisz, przygłupie. Orby tutaj nie są jakby jakąś walutą, to chciałem bardziej powiedzieć. Więc... ale mimo co cieszy mnie fakt, że zdobywamy je tutaj. Cieszę się, że twórcy nie zapomnieli o nich. No. Dobra, teraz wypierdalamy od tych przygłupów i zjebów i lecimy do naszej bazy, no bo tam musimy się teraz udać. No, dawaj, dawaj, dawaj. No to co, moi drodzy? Widzimy się za niedługo, bo myślę, że nie ma co, kurde, tutaj pokazywać, jak lecimy w drugą stronę, bo raczej chyba wiecie, gdzie lecimy. Chociaż... nie no, lecimy chyba do samolotu już. No, do samolotu. Ale dobra, już zostawię to, kurde. Najwyżej od następnego razu będę po prostu wycinał, jak będziemy mieli tutaj wrócić. Bo, kurde, no nie miałem trochę pewności, muszę przyznać. A dopiero jak teraz zobaczyłem z bliska, co to dokładnie jest, no to już wiem, że lecimy do właściwego miejsca. Więc musiałem się tutaj troszeczkę upewnić, jak to się mówi. Ładna pogoda za oknem jest. Trzeba będzie dzisiaj trochę skorzystać z tej pogody. Ja to nagrywam dla osób ciekawskich 28 kwietnia o godzinie 10:07. Tak więc wy to będziecie widzieli, kurde, w połowę maja, jak nie pod koniec maja. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, i co teraz będziemy mieli tutaj, kurcze pieczone, bo coś nam tutaj dodatkowego miga. Dobra robota. Otrzymujesz tytuł honorowego pirata. Ach. Pamiętam pierwszą wyprawę jako kapitana wyjętej spod prawa załogi. Braterstwo, zapach płonącego eko, łupy. Jako specjalny członek załogi zostajesz moim sternikiem. Możesz wydawać rozkazy i sterować statkiem tak jak chcesz. Przepraszam, że zakłócam uroczystość, ale mam dla was złe wieści. Eko szperacz ma za mało jasnego eko, by działać. Mamy szczęście. Wiem, gdzie jest stara stacja badawcza aeropanów. Jest opuszczona, ale... dawno temu udało nam się tam znaleźć ślady emisji jasnego eko. Czemu go nie wzięliście? Dzięki jasnemu eko ta wasza mała, piracka banda mogłaby żyć przez wiele lat. Czyżbyście się bali aeropanów? Wszystko zniosę. Ale nie to, że boję się aeropanów. Tego możesz być pewien. Jack! Warto ryzykować? Warto się o tym przekonać. W trakcie jednego z ataków przejęliśmy ciężki bombowiec aeropanów. Kapitan mówi, że jest twój, jeśli go chcesz. Jest w hangarze. Okej. Czyli nasi, kurde, tutaj piraci boją się aeropanów jakiś, kurcze. O, proszę, tego to ja nie wiedziałem. Felix, co ty się, kurde, boisz? No co ty? Uhuhu, ale cacko tutaj na nas czeka, trzeba, kurde, skorzystać z tego. Zobaczmy, kurde, przetestujmy tego, kurde, dzidziusia. Czemu dzidziusia, czemu ja to dzidziuś powiedziałem, nie wiem, nie rozumiem. Nie są za szybkie, ale zadają potężne uszkodzenia.
Czyli musimy lecieć teraz do tego miejsca, gdzie tam się świeci, okej. Ale czy my czasem nie lecimy w miejsce, w którym byliśmy już? Chyba, że to jeszcze jakaś nowa sekcja się nam odblokowała. Okej, zobaczmy. Może faktycznie coś nowego nam się tutaj odblokowało. A, oni chcą, żeby odbudować dźwig, tak? Dobrze. Ale z ciebie łachudra. Towar na sprzedaż, tandetne świecidełka i podwędzone drobiazgi. Hej, skarbie! Co masz dla nas? Wróć, kiedy zechcesz, a zmienię twoje mroczne eko w kolorowe eko. Pomóż odbudować sierociniec. Co oni, kurde, chcą tak wszyscy? Czekajcie chwilę. Sorry. Towar na sprzedaż, tandetne świecidełka i podwędzone drobiazgi. Wiecie co? A pogadajmy teraz z tym, to pomożemy mu odbudować tego. Czekajcie, bo ja czegoś tutaj nie rozumiem. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że musimy iść do tego baru znowu. Takie mam dziwne wrażenie, bo tutaj oni będą chcieli, żeby odbudowywać coś, ale kurde, no co ja mam im pomóc odbudowywać? Nie wiem, nie mam pojęcia, tak szczerze. A podobno ma nową dziewczynę. To pójdźmy tam w tamto miejsce w takim razie. Może tam coś będzie. Żadnej broni. Tu pracują dzieci. Dzisiejsza specjalność. A, dobra, to są. Okej, to są jakieś jego dodatkowe misje, a my nie chcemy robić misji pobocznych. Więc to chyba nic z tego, więc kurde, co ja mam teraz robić? Butelka rumu! Co? To nie za butelka rumu. A, tak możemy podarować, okej. I za to mamy prekursor orby, kurde. Towar na sprzedaż, tandetne świecidełka i podwędzone drobiazgi. Okej, no to pomóżmy im odbudować tam co nieco, może coś będzie w nagrodę jeszcze. Czyny. Pięćdziesiąt prekursor orbów, dobrze. Im więcej, tym lepiej. No i co, pomogłem wam odbudować i to chyba tyle.
To możemy sobie stąd iść chyba już. Nic w szczególności tutaj nie ma. Znaczy nic szczególnego tutaj nie ma, to chciałem powiedzieć, a nie nic w szczególności, bo troszeczkę zdałem sobie sprawę, że pierdolnąłem teraz jakąś dziwną ciekawostką. A więc wróćmy w takim razie do tego koła, którym będziemy mogli tutaj sterować, bo w końcu zostaliśmy sternikiem. I popłyńmy, polećmy tam w tamtą stronę. Przejmij ster, dokładnie tak. Dobra, teraz tak, daleki uskok, wyspa na krawędzi, opuszczony ośrodek badawczy. Gdzie mamy lecieć? Podejrzewam, że tam, gdzie są te gwiazdki i tak dalej, to tam już byliśmy, więc chyba teraz tam musimy lecieć. Tak mi się wydaje. Okej, okay, Kira nie ma nic do powiedzenia. Nie wiem, czy żeśmy dobrze, kurde, ten polecieli w dobre miejsce. Tak mi się przynajmniej wydaje, że chyba w dobre poleciliśmy. Ale mogę się też i pomylić. Wiadomo, no, mylić się to jest rzecz ludzka, no nie? Polećmy tym gagatkiem. Mamy 4 samoloty już dostępne, kurde. Ładnie. Nie, tutaj byliśmy już przecież. Co tu niby mamy do roboty? Nie, no tutaj nie mamy nic do roboty, lol. Gdzie mam teraz iść? No dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem w miejscu, gdzie byliśmy ostatnio. Czyli tam, gdzie jest ten barter cały. I trzeba będzie poszukać jasnego eko, tylko pytanie, gdzie ja mam poszukać tego jasnego eko? To mnie zastanawia. Gdzie ja mam, kurczę pieczone, poszukać tego jasnego eko? Bo ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia, ja nie mam pojęcia, kurczę pieczone, więc... W sumie to mam pomysł. Poczekajcie sekundkę. Wybrałem teraz opuszczony obszar badawczy, więc może to jest to. Kurde, bo naprawdę coś tutaj, kurczę pieczone, jest nie tak. To trochę wygląda tak, jakby gra stanęła w miejscu. A mam nadzieję, że mi się nic nie skraszowało z tą gierką, bo troszeczkę się zdenerwuję, jeżeli tak się okaże. A więc zobaczmy ten opuszczony obszar badawczy. To jest ostatnia nadzieja, że cokolwiek może ruszyć do przodu z fabułą, bo... Ja coś chyba, kurde, tutaj naknypsałem, niepotrzebnie zresztą. I efekt mamy, jaki mamy, kurczę. Wybierzemy oczywiście nasz niebieski samolocik, bo why not? Pozwólcie, że troszeczkę przewinę sobie tą cutscenkę. Są tu ogromne, głębokie wykopaliska. Zastanawiam się, czy... Kira! Musimy ją uratować. Dokładnie, o to chodziło, kurde, a ja już się bałem, że ja sobie grę skraszowałem, kurde. No i możemy wylądować, tyle, kurde, mamy z naparzania się z tymi przygłupami, co nas by chcieli, kurde, zaatakować. Ale w tej sesji będę miał dużo cięć przez to, że trochę się zakręciłem. Jak gówno w betoniarce, jak to się mówi. No i dobra, no i co, teraz możemy ruszyć. Ej, chwila, moment.
A tu czasem nie ma nigdzie schowanych, kurde, w dziupli prickers rorbów, ale nie, nie widziałem. Staram się z wami spotkać gdzieś dalej. Dobra. Tu nic nie ma. Idziemy do przodu przed siebie. Przez laboratorium, nawet nie wiadomo kogo, ale idziemy przez laboratorium. Drzwi zamknięte. A szkoda, bo tutaj mógłby być secret. Jakiś kościotrup, kurde, widać, że ktoś za długo pracował. I najwidoczniej kurcze pieczone, no niestety psychicznie nie wyrobił, no i zdechło mu się. No cóż poradzić. Nie to, w zupełności nie to. Widzę, że będziemy mieli tutaj akrobatę. Teraz Jacka akrobatę, kurczę. A, tu trzeba wyżej skoczyć, kurde. Widzicie? Aj, 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 aj. Dokładnie, trzeba było tak od razu zrobić. Chociaż przyznam, że tutaj bujanie się w tej gierce trochę niestabilne jest. Powiem wam tak szczerze. Tak czuję, że trochę ciężko się tym Jackiem obraca, kurde. Co tu będziemy mieli teraz za moc? Ekoteleport. Tak, słyszałeś to? Komuś chyba się nie podoba to, że dotykamy towaru. Wielka małpa! No komuś się nie podoba, zdecydowanie, wielkiej małpie. A, na tym polega ekoteleport. Okej. To ma sens w sumie. Ej, fajna to jest ta nowa umiejętność. No tego nie było w Jacku, ani w dwójce, ani w trójce, więc... Szacun za coś takiego. To chyba był jeden z tych stworów, które znaleźliśmy przy krawędzi. No chyba tak. Ale na szczęście ta ekomałpa nas chyba nie zaatakuje. A, dobra, okej. Cofam to, co powiedziałem. Zdecydowanie cofam to, co powiedziałem. A kurde, wypad. A wypad. Won ode mnie. Halo, ja wam nic nie chcę zrobić. Ja tylko se przyszedłem tutaj tak o pozwiedzać. Proszę, zostawcie mnie, proszę. Dobra, udało się. Wybici, kurde, frajerzy. O kurwa! Co to jest za miejsce? Z mrocznym eko. Ten, kto to zrobił, zostanie zniszczony. Ja pierdolę, to jest to miejsce. Ej, wy to widzicie? Ale nostalgia w pysk. Jack 2, kurde, tu przecież Jack 2 się zaczynał.
Baron Praxis, Errol, uwięziony Jack, później nabyte umiejętności Mrocznego Echo, Daxter, który go uratował. Pamiętacie to miejsce? No kurde, no pewnie, że pamiętacie, no ja pierdzielę, no. Pamiętam, że kiedyś oglądałem taki let's play, akurat to osoba młodsza nagrywała, taki w sensie, no nie oszukujmy się, dziecko nagrywało ten let's play. I żeby nie było, ja tutaj nie będę wyśmiewał, no bo ja nie śmieję się z dzieci, które nagrywają, bo uważam, że no po prostu dzieci się bawią na YouTubie i tyle, nie wolno się jakby śmiać z dzieci, no bo każdy z nas był kiedyś dzieckiem i każdy z nas zaczynał. Ale pamiętam, że jak oglądałem let's play tego młodzieńca, jak mogę to ująć, to pamiętam, że on tutaj pomyślał, że ta cutscenka, co miała miejsce, to że to był brat Jacka niby, a to tak naprawdę był Jack z Jacka dwójki. I szczerze powiedziawszy, model Jacka dwójki to wciąż podtrzymuje, to jest najlepszy model Jacka z całej serii, w mojej opinii. No i lecimy z Coxem. Elegancko. Idziemy dalej. Powiem wam szczerze, nawet... Powiem wam, że jeżeli chodzi o tą moc teleportacji, to to jest coś troszeczkę przyjemniejszego niż w Jacku i Dexterze. Znaczy, Jacku i Dexterze. W Ratchecie i Clanku, a Crack in Time. Bo jak pamiętacie, w Ratchecie i Clanku, a Crack in Time mieliśmy coś takiego jak... to zatrzymywanie czasu. Znaczy zatrzymywanie czasu, Boże. Bardziej to chciałem powiedzieć, że mieliśmy coś takiego jak... Kurde, mam to na końcu języka. Przepraszam. Co ja chciałem powiedzieć? Mieliśmy tą kontrolę czasu, nie? W A Crack in Time, no nie? I to, co tutaj mamy z tą teleportacją, to wydaje mi się, że to jest o wiele lepsze właśnie niż ta cała kontrola czasu, no nie? Tak mi się wydaje. Można i tak też zrobić, pewnie, czemu by nie? Nie będę ukrywał, że to pewnie troszeczkę taki system oszukany w tym momencie. No ale przynajmniej zaszliśmy trochę dalej, no nie? Dawaj. Kurde! Czemu ja się skąpałem znowu w tym Mrocznym Echo? Nie podoba mnie się to. Wiecie co, ja by przez chwilę myślałem, że to Echo się w ogóle będzie podnosić, to Mroczne. Ale okazuje się, że ono sobie tak o sobie na dole zostało, więc... No okej. Co za pierdolony małpiszon. Ja pierdolę, no kurde, nawet on musi mi w tym momencie utrudniać, kurde, let's play. Nawet ty musisz mi utrudniać. Ale spokojnie, nie utrudnisz mi aż tak, bo tutaj są ekokryształy, tak więc spokojnie. Spokojna twoja głowa. Spierdalamy od was, śmiecie jedne. A, okej, mogłem się tego domyślić, gra będzie kazała z nimi walczyć, dobra. Okej. O, pajączek, siema. Trochę więcej pajączków tutaj widzę.
Ej, ale to przynajmniej przypomina jakkolwiek pajączki, a nie kurde te balonowe zabawki kurde z Jacka jedynki, no nie? Przyznajcie, że to chociaż jest jakkolwiek z pająkiem podobne. No i drzwi się nam otworzą tutaj zaraz. Trzeba było kurde tylko te pajączki zasrane wybijać. Wow. A co tu, co my tutaj mamy? Teraz jakaś sekcja ze skakaniem będzie na nas tutaj czekać. Elegancko. Uff. Tu coś jest, kurczę, pieczone. O! Weź jeszcze raz, kurde, ten. To ja bym tam skoczył, kurczę. Bo tam coś może być ciekawego, a warto byłoby tam się... No, wspiąć, no nie? A, kurde! Można też tak, kurde, po krawędziach sobie poskakać. Aha, i tutaj mamy orby. No po stalaktytach to raczej wątpię, że poskaczemy. A, tam coś się zrobiło. Dobra, wypierdzielać mi z tymi kurde zasranymi. Weźcie kurde, spadajcie na drzewo kurde, bo inaczej zaraz wam tą pajęczynę kurde wezmę i do tyłka przykleję i będziecie kurde mieli tyle z waszego kurde straszenia. Tylko straszyć potraficie, nic więcej, nieudacznicy jedni. Spróbujmy się teraz stąd dostać do tych orbów. Podskoczymy? Nie, no stąd nie damy rady, musielibyśmy chyba z tego największego skoczyć. Choćbym chciał, no to się nie da, niestety. Więc musimy chyba ominąć te pomieszczenie, po prostu, w nadzwyczajnym świecie. Szkoda, bo tutaj trochę orbów jest, więc miałbym do zebrania. Kurde, ale się skupiłem teraz, ale się udało, kurde, jesteśmy po drugiej stronie, elegancko. Ja pierdziule. I co teraz, co z tym kryształem? A, tutaj dostaniemy się do tych orbów. Okej. Myślałem, że już się nie będę mógł dostać. Kurde, ale tutaj trzeba naprawdę szybko lecieć z koksem. To czekajcie chwilę. Ja nie przepuszczę takiej okazji, żeby ominąć orby. No co wy? Kurde! Jack, weź ty się ogarnij.
Okej. Okay. Aha. I teraz jeszcze raz muszę lecieć, tak? No. Świetnie. Da, to będzie bułka z masłem już. No i elegancko o to chodziło, moi drodzy. Właśnie o to chodziło. O to się rozchodzi. Teraz otwieramy skrzynię. Zbroja podniebnego barona. Okej. Okay. Można i tak. Chyba znalazłeś błyskotki. To jest chyba główna sterownia. A te schematy. Jeśli uda mi się uruchomić tę pompę, eko będzie nasze. Pośpiesz się, dobrze? To miejsce jest jakieś dziwne. O, a to do czego? Ej, Dax, nie dotykaj niczego. To nie moja wina. Ja ich powstrzymam, Kiro, a ty szybko to uruchom. Wiecie, co to oznacza, ta pauza? To oznacza chamski polsat. Tak, będziemy sobie tutaj kończyć. Obecnie mamy 33,35% gry, tak więc nawet ładnie nam idzie. Co, moi drodzy, to by było na tyle. Ja będę się z wami żegnał. Tyle misji udało nam się już zrobić w te 3 sesje, więc całkiem sporo, wydaje mi się. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjal, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli nie dostaniecie na YouTube'a powiadomień, to dostaniecie na Instagramie. A na grupę na Facebooku oraz na Discord, dlatego że tam się integrujemy wszyscy razem ze sobą. No i generalnie powiadamiam was o odcinkach, czy będzie danego dnia odcinek, czy też nie będzie, czy będzie livestream, czy go nie będzie. I wiadomo, o co chodzi. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!